Witam serdecznie. Dzisiaj wpadłem taki pomysł. Zamówiłem coś do domu, przyszło to w paczce, w takim kartonie. No i karton czyściusieńki, ładny, duży. I myślę, dam moim papugom. Niech się będę miał coś przynajmniej na kilka dni do gryzienia. Nie ma tam ani plastiku, nie ma jakichś klejów specjalnych, to mogą się tym bawić. Na razie są przerażone, nie wiedzą, co się dzieje. Ale mam nadzieję, że zabawy trochę będzie. Ciekawskie już są, Goldie się powoli zbliża, na początku się trochę bał, ale kroczek po kroczku i myślę, że coś z tego będzie. Za chwilę przyjdę i zobaczę dalej, co one porabiają. Także moje dwa, że tak powiem, moi dwaj specjaliści od Demolki pewnie zaraz się tym zainteresują. Goldie już coś tam wymyśla. Ojej, ręka mi boli. Zainteresowanie jest. Na razie niepewność. Ale coraz bliżej, coraz bliżej. Ważne jest to, że to się to nie rusza, bo już by się pewnie wystraszyły. Niestety papugi reagują na pewne niektóre rzeczy bardzo tak nerwowo, nieufnie. Muszą poznać najpierw, co to jest. Zabawa zaliczona. Tutaj jest, są ślady pracy. Lucy, przesuń się. O! Czyli jest... Że tak powiem, niszczyciele pospolite 2 w akcji. Wiedzą, co robić z tą rzeczą. Tutaj nie było mi chwilę w pokoju. O, tutaj też. Czyli jest. Czyli niszczyciele mają co robić, nie nudzą się. Tylko kilka dni, na kilka dni rozejdzie. O, co wy tam rozrabiacie? Halo? Kto to taki jest niegrzeczny? Co za Goldie? Teraz ty dokuczasz Lucy? No wiecie co? No, czyli takie pudełko na kilka dni zabawy będzie. Tak, niegrzeczny jesteś Goldie dzisiaj. Chwabię cię za dzioba. Chwabię cię za dzioba. Chodź, cześć. Zadziała cię, złapie. Mam o ciebie. Pokus, pokus. O buziaki, cześć. Ty się chcesz bawić, nie? Cały czas. Chcesz się bawić. Czyli zabawa zaliczona.